Polecam Państwu książkę Skóra i ćwieki na wieki. Moja historia metalu. Pod tym wymownym tytułem kryje się autor Jarek Szubrycht, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarz Gazety Wyborczej, współpracownik Antyradia. Publikował również w takich pismach jak Przekrój, Polityka, Machina i Film. Prowadził portale muzyczne, a także autorską audycję radiową w OFF Radio Kraków. W środowisku metalowym autor znany jest głównie jako wokalista, w tym momencie już nieaktywny, zespołu Lux Occulta, a także autor tekstów, między innymi dla takich zespołów jak Decapitated. Skóra i ćwieki na wieki to przekrojowe przedstawienie całości zjawiska, jakim jest muzyka metalowa, ze wszystkimi aspektami. To także kronika dorastania w ekstremalnych czasach PRL. Jarosław Szubrycht zręcznie przeplata historię pionierów gatunku ze swoim własnym doświadczeniem fana, redaktora zinów, a także metalowego wokalisty. Można tu znaleźć wiele interesujących ciekawostek i anegdot z dziejów zarówno rodzimego, jak i zagranicznego świata muzyki metalowej. Warto również zwrócić uwagę na szatę graficzną okładki, która została zaprojektowana na wzór pirackiej okładki do kasety magnetofonowej z widocznymi również tutaj utworami, tytułami utworów, a w tym wypadku ze spisem treści tej książki. Możemy tutaj także znaleźć, podobnie jak na albumie, intro. Ponadto autor każdy tytuł rozdziału zaopatrzył soundtrackiem, czyli ścieżką dźwiękową odpowiadającą tematyce danego rozdziału. Zacytuję słowa Artura Rojka, które zostały zamieszczone na tyle okładki na temat tej książki. Chociaż nie kręciłem ósemek głową pod sceną na Metalmanii, ani nie goniłem skinów, metal zawsze mnie pociągał. Przeczytałem więc tę książkę z wypiekami na twarzy, w tym samym tempie, co kiedyś Wierność w stereo Nikan Hornbiego. Skóra i ćwieki na wieki to fascynująca podróż do przeszłości, pełna detali i obrazów Polski z czasów, kiedy na 10-piętrowym bloku była tylko jedna antena satelitarna. Bardzo dużo nas łączy, z tą różnicą, że Jarek oglądał Headbangers Ball, a ja 120 Minutes. Jestem wielkim fanem jego kompetencji i wiedzy o metalu. Artur Rojek. Podsumowując, dla młodego pokolenia książka ta jest skarbnicą wiedzy, z której może dowiedzieć się, jak trudno kiedyś było zdobyć nagrania czy obowiązkowy strój rasowego metalowca. Dla tych, którzy pamiętają tamte ekstremalne czasy, historia ta jest niczym wehikuł czasu, który zabierze ich w sentymentalną podróż do przeszłości. Serdecznie zapraszam do lektury.